W fragmentach, które zagrał kolega, było i miasteczko Bełc. Myślę, że Państwo rozpoznali tutaj stałem, jak Państwo mówili, że Warszawa ma, to jest wersja, która pojawiła się w Zakazanych Piosenkach. Naśpiewała Zofia Mrozowska, oczywiście to się wiązało z miasteczkiem Bełc, czyli właśnie z zagładą, ze wspomnieniami, z sentymentem do tego miejsca. Z drugiej strony było na przykład fragment Frühling, to jest taka wiosna w getcie na dobrą sprawę, więc niby brzmi nowocześnie, niby brzmi, a tak naprawdę odnosi się też do przykrych wspomnień. Jest taki tutaj też fragment, który znają Państwo czasami w wykonaniu angielskim Dona Dona. Tam są takie słowa Eufenwogen liegt da Kilby. Wydaje się, że to są proste słowa, że na wózku leży ciele. W domyśle ja zarżnięci jak cielęta. Ta bardzo wpadająca w ucho melodia odnosi się do pogromów, ale do pogromów, które odbywały się jeszcze przed wojną. Także z jednej strony to, co mówimy, że pogrom kielecki nie jest wydarzeniem jednostkowym, tylko pewnym wydarzeniem, które powtarzało się w historii. Oczywiście bardziej w Rosji. W 1938 roku w Niemczech, ale również na tych ziemiach miało to miejsce. A symboliczny właśnie tuż po Holokauście pogrom kielecki był tą zupełnie fatalnym i mocno zaznaczającym Polskę wydarzeniem. Dziękuję za wysłuchanie wiersza, dziękuję za to, że wysłuchali Państwo mnie, dziękuję przede wszystkim za wysłuchanie muzyki. Oddaję głos teraz Michałowi Sobelmanowi, przedstawicielowi ambasady Izraela w Polsce i naszemu przyjacielowi. Tak? Tak.